kiedy Bóg pisze swoje słowo, wpisuje swoje słowo w osobę, to pokazuje, jak dalece jest pokorny. Nie? To słowo, które jest do przeczytania w osobie, jest bardzo, ale to bardzo w formie niedoskonałe, w zapisie jest niedoskonałe. Mówię o tym, bo jest taki tekst świętego Augustyna w Wyznaniach, który dotyczy Biblii. Augustyn mówi o tym, jak mu się bardzo ciężko czytało Biblię. Także dlatego, że sam był człowiekiem niesłychanie wykształconym. Był wielkim retorem, uczył się sztuki przemawiania od najlepszych. I kiedy wziął do ręki Biblię, to w pierwszej chwili Biblia go odrzuciła z racji na taką swoją, no pewnie nawet wręcz prostacką formę w niektórych księgach. W porównaniu z wielkimi mistrzami słowa, jakich Augustyn znał, na jakich się uczył, Biblia nie była żadną wielką literaturą. Augustyn mówi, że dlatego właśnie, żeby Biblię czytać, żeby wejść w słowo, które w niej jest ukryte, no, trzeba w sobie odnaleźć pokorę. Tak jest chyba do dzisiaj, nie? Ja gdzieś tam z czasów seminaryjnych pamiętam, jakim wysiłkiem jest czasem dosłuchanie się Słowa Bożego u dość przeciętnego kaznodziei, nie? Fajnie jest gonić po wielkich mistrzach przepowiadania albo czytać, nie wiem, Fultona Sheena, ludzi tego pokroju, tego rozmiaru. No ale co z tego, jak ksiądz, którego słuchasz na co dzień, gdy chodzi o możliwości przepowiadania, jest dość taki, powiedziałbym, skromny, nie? Najprościej by było wziąć i zmienić kościół. A może trzeba wykonać tę pracę, żeby się dokopać do tego słowa, które ma powierzchnię taką bardzo chropowatą, nieraz bardzo prostacką, nieraz odrzucającą. I to jest wyzwanie, które jest wpisane w Biblię, mówi Augustyn. To nie jest wielka literatura w zestawieniu z wielkimi tekstami literackimi starożytności. Więc trzeba się upokorzyć, dostosować się do tego wyboru Boga, który znalazł sobie autorów Pisma wśród ludzi nieraz bardzo prostych, wcale nieuczonych.